Jako iż w poprzedni wtorek na kanale nie pojawił się odcinek, dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie nie jednego, a połączymy sobie dwa tygodnie i wyciągniemy z nich 5 najciekawszych żużlowych momentów, niezmiennie w ramach serii Piąte Kółko. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy. Zwycięstwo mimo taśmy. Pierwsza runda cyklu Grand Prix 2023, a Bartosz Zmarzlik już zapisał się w historii. Po obfitych opadach deszczu i opóźnieniu startu zawodów, na torze w chorwackim Goriczan panowały typowo angielskie warunki, co zresztą potwierdzili Brytyjczycy, dominując część zasadniczą turnieju. Jedynym Polakiem, któremu udało się wejść do finału, był obrońca tytułu, mimo tego, że w swoim drugim starcie zaliczył swoją pierwszą taśmę w historii startów w cyklu. Tor przez całe zawody nie sprzyjał walce, a mijanki mieliśmy tylko i wyłącznie po błędach zawodników, przez co jasne było, że w półfinałach start będzie kluczowy. I tak też się stało. Zawodnicy, którzy wychodzili spod taśmy najlepiej, awansowali, a byli nimi Jason Doyle, Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert i Fredrik Lindgren. Finał rozgrywał się na podobnych zasadach i gdy na wejściu w pierwszy łuk wydawało się, że Doyle założy całą stawkę i pomknie do przodu po zwycięstwo. Jego motocykl wyrwało na przyczepniejszej części toru, przez co zaliczył upadek i tak oto z triumfu i objęcia prowadzenia w klasyfikacji generalnej mógł cieszyć się trzykrotnym mistrz świata, zostając drugim w historii żużlowcem, który wygrał turniej mimo wcześniejszej taśmy, zaraz po Jasonie Krampie. Remisowa niedziela. 7 maja 2023 roku przeszedł do żużlowej historii. Dlaczego? Otóż tego dnia pierwszy raz miała miejsce sytuacja, w której to na tym samym szczeblu rozgrywek ligowych wszystkie mecze skończyły się remisem. W ramach piątej kolejki Daugavpils zremisował z Opolem, Rawicz z Tarnowem, a oprócz tego zostało rozegrane zaległe starcie pomiędzy Polonią Piła a Startem Gniezno, które również skończyło się wynikiem 45-45. Zawody sezonu? Po opadach deszczu w sobotnie popołudnie zastanawiano się, czy zawody o Złoty Kask w Opolu w ogóle wystartują. Po pierwszej serii spodziewanie nie mieliśmy zbyt wiele emocji na torze. Jednak gdy nawierzchnia zaczęła się odsypywać, rozpoczęło się prawdziwe Grand Prix, ponieważ mijanek mieliśmy co niemiara. W tej sytuacji od samego początku najlepiej odnalazł się Maciej Janowski, który ostatecznie wygrał całe zawody, a podium uzupełnili Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki, który robił tego dnia chyba największe show na opolskim owalu, co sprawiło, że on, a także Dominik Kubera, Bartosz Smyktała i Przemysław Pawlicki zapewnili sobie przepustkę do eliminacji Speedway Grand Prix 2024. Kontuzja czy wymówka? Po pierwszej kolejce PGE Ekstraligi fani GKM-u Grudziądz byli zachwyceni dyspozycją Nickiego Pedersena. Jednak zaledwie w ciągu miesiąca sytuacja ta zmieniła się o 180 stopni. Wszystko to przez dwa ostatnie mecze wyjazdowe Gołębi, których Niki odjechał tylko 3,5 wyścigu. W Krośnie zaczęło się dla Duńczyka naprawdę dobrze, ponieważ po wygranym starcie wygrał swój inauguracyjny bieg, ale już w drugim pojawiły się problemy. Mimo że spod taśmy znowu wyglądało to nie najgorzej, tak o dyspozycji na trasie nie można powiedzieć tego samego, ponieważ przez błędy, szczególnie na wejściu w pierwszy łuk, został wyprzedzony przez obydwu rywali i po zjeździe do parku maszyn, narzekając na stan krośnieńskiej nawierzchni, wycofał się z zawodów. Cała ta sytuacja była jeszcze jakkolwiek do zrozumienia, bo tor Beniaminka wydaje się naprawdę wymagający, ale problem w tym, że Niki powtórzył to już tydzień później na toruńskiej motoarenie, przez co w Grudziądzu powoli zaczyna kończyć się cierpliwość. Nasuwa się więc pytanie, czy będzie to ostatni sezon trzykrotnego mistrza? Historyczny triumf. Jak już mówimy o zapisywaniu się na kartach historii, to niewątpliwie trzeba również wspomnieć o tegorocznym Beniaminku najlepszej żużlowej ligi świata. Wilki Krosno po nieudanych bojach w Lesznie nie załamały się i z podniesioną głową przystąpiły do swojego kolejnego meczu, tym razem z Apatorem Toruń. Od samego początku goście mieli problemy z rozczytaniem owalu, a jedynym zawodnikiem, który przez całe zawody pokazywał bardzo dobrą prędkość, był Emil Sajfudinow. Okazało się to zdecydowanie za mało na rozpędzoną ekipę z Podkarpacia, która z Krzysztofem Kasprzakiem i Jasonem Doylem na czele pokonała anioły 50-40, co zostanie zapisane jako pierwsze historyczne zwycięstwo drużyny z Krosna na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych. A dla Was co było najlepszym momentem ostatnich tygodni? Dajcie znać w komentarzu.